No, cześć. Dzisiaj film um, amerykański, luźno oparty o historię 47 Roninów. O, no, zaciekawił mnie, ponieważ um, mamy tutaj głównego bohatera, który jest Raiden Grany przez Kliwa Owena. Możecie go znać z króla Artura. Bardzo fajna historia. Oraz jego mistrza Bartoka, którego gra Morgan Freeman. Więc to już mnie zaciekawiło. Film to ostatni rycerze. Dla mnie bardzo fajna historia. Nie jest to jest jakaś super produkcja hollywoodzka, ale prosto powiedziana historia, bardzo fajnie przedstawiona. Mamy tutaj historię właśnie Bartoka, który. Rządzi swoim, swoimi włościami, ale niestety cesarstwo, któremu służy no, korupcja, niestety przesiąka. On się temu sprzeciwia do tego stopnia, że no, niestety zostaje pozbawiony życia. No, a jego żołnierze, jego straż przyboczna zostaje pozbawiona domu, tak samo jak jego rodzina. No, i tutaj przez długi czas, właśnie Rajden, dowódca, wojownik, którym służył Bartokowi wraz ze swoimi ludźmi, obmyśla plan, jak się zemścić na urzędniku państwowym, który doprowadził do śmierci ich pana, i by w końcu dokonać na nim zemsty. Film bardzo fajny, bardzo ciekawy. Nie jest to hollywoodzka super, mega produkcja, ale bardzo przyjemnie się go ogląda. Bardzo przyjemne sceny walki tu są, bardzo realistyczne. Nie są jakieś tam udawane, jakieś dziwaczne. Naprawdę polecam, warto obejrzeć, bo. Bardzo fajnie zrealizowana, właśnie historia 47 Roninów. A pokazana w innych realiach, w innym czasie, w innym świecie, a swojego ducha dalej posiada. A sama obsada również jest bardzo fajna. Bardzo fajnie dobrani aktorzy, same sceny podróży, krajobrazy też bardzo fajnie przedstawione. Naprawdę warto sobie to obejrzeć, żeby wyrobić sobie na temat tego filmu jakieś zdanie. Film jest oceniany bardzo fajnie. Ostatnio nie widziałem, żeby jakiś film otrzymał 10 na 10, ale tutaj nie jest źle. Naprawdę polecam. I tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!